bez rodziców uważam, że nic się nie da w żadnym sporcie za dużo osiągnąć. Wiadomo, jest to możliwe, ale ta rola rodziców bardzo pomaga i jakby oni pomogli nam bardzo w naszej karierze, wspierają nas do tej pory, przeżywają taniec z gwiazdami, przeżywają wszystko, więc nawet jak teraz mamy 33 lata, to oni nadal w naszym życiu są bardzo aktywni. To jest program, który wiecie, jest bardzo ciężki i fizycznie, i psychicznie wykańcza człowieka, bo jest już każdy zmęczony, szczególnie jak dochodzi gdzieś tam do samego końca. Więc my przeżywamy ze sobą bardzo wspaniałe chwile. Niektórych nie ma co cisnąć, bo to tylko pogorszy sytuację. Tyle z niego się z tej gwiazdy da ukleić, bo nie wiem, ktoś się nie może w pełni zaangażować w ten program, bo tak jak Jacek powiedział, nie wszyscy są tak samo utalentowani, więc nie ma co na Niektórzy siłę mają czasami też pchać kogoś. Podczas programu inne rzeczy, tak? Ważniejsze. Jakaś mama, która miała dwójkę dzieci i napisała, jak kocha swoje dzieci, profil nazywała mama jakiejś dwójki małych dzieci, jak kocha zdjęcia tych dzieci, mój model, moja modelka, a napisała mi komentarz, że moje dziecko jest brzydkie i grube. Cześć, jestem Janek. Cześć, jestem Antek. Jesteśmy gospodarzami programu Mali Dorośli, a dzisiaj naszymi gośćmi są Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. Witamy! Bardzo nam miło za zaproszenie. Nam też bardzo miło, że obydwoje przyszliście tutaj do nas, bo to jednak specjalnie. Zawsze mieliśmy solo wywiady, a dzisiaj jesteście we dwójkę. Tak, specjalnie zebrałam tutaj Jacka. Specjalnie dla was przełożył pracę. Mówi, nie, no na ten wywiad muszę przyjść. Tak? Super, no dziękujemy. Super. Może zacznijmy od waszego dzieciństwa i tego, jak zaczęła się wasza przygoda z tańcem. Czy ktoś was zachęcał do tego? U mnie i u Jacka było tak samo. Nasze mamy tak naprawdę nas ukierunkowały i tak trochę na początku przymuszały do tego tańca, bo raczej sami byśmy nie wybrali tej dyscypliny, ale po pewnym czasie po prostu ona tak nam się spodobała, że nie widzieliśmy świata poza nią. Tak. U mnie się zaczęło w przedszkolu, u ciebie tak samo, tak? U mnie jak 6 lat, coś takiego. Ja w przedszkolu tak mama powiedziała, że jest coś takiego, że pan przychodzi, będzie uczył tańczyć, czy chcecie na tańce. Ja pamiętam, jak gdzieś opowiedziałem, tak. I poszedłem na te tańce i wiesz, to wiecie, jak to jest, takie zabawa trochę, tu nóżka w prawo, tam nóżka w lewo. Pośmialiśmy się, do muzyki potruptaliśmy, ale później jak już się zaczęło takie, trener zobaczył i mówił, o Jacek, może do rodziców przyszedł, powiedział, że lepiej łapie kroki, może byśmy do klubu tanecznego go wzięli, więc rodzice mnie zabrali do klubu, no i tam już delikatnie było takie delikatne przemuszanie ze strony rodziców. Czyli ciężej było? Tak. Nawet nie to, że ciężej, tylko po prostu to już było takie, wiecie, no już trzeba było przejść na trening, trzeba było trenować, trzeba było na lekcji z trenerem być skupionym, poprawiać się, a w przedszkolu to mimo wszystko była zabawa, więc no, jak sami wiecie, pewnie każdy z nas woli się bawić. Tak. Niż pracować. Ja też przez chwilę byłem w takiej akademii tanecznej, ale jak? To na chwilę. Tak, ja hip-hop trener. Ale podobało ci się? Tak, fajnie, tak? Fajnie było, ale jakoś tak zrezygnowałam. Jakoś tak wyszło, że... Tak. A Antek zacznie tańczyć. Tak. No. Tak. No nie jest coś w domu, razem sobie coś tam potańczymy. Tak, tak, bo my lubimy muzykę. No i super. A czy rodzice wspierali was w waszej karierze tanecznej, czy raczej średnio byli tak bardzo do tego nastawieni? Bardzo. Niestety taniec jest taki, że bez rodziców tutaj byśmy mało mogli coś zdziałać, bo... Ale teraz, kiedy jesteśmy rodzicami, w ogóle widzimy, że poza tym, że rodzice wożą na treningi, na turnieje, pomagają, to też bardzo wspierają i jakby bez rodziców uważam, że nic się nie da w żadnym sporcie za dużo osiągnąć. Wiadomo, jest to możliwe, ale ta rola rodziców bardzo pomaga i jakby oni pomogli nam bardzo w naszej karierze, wspierają nas do tej pory, przeżywają taniec z gwiazdami, przeżywają wszystko, więc nawet jak teraz mamy 33 lata, to oni nadal w naszym życiu są bardzo aktywni. To fajnie, że macie takie wsparcie nawet teraz. Tak jest. Są cudowni. A czy jako dzieci nie chcieliście spróbować czegoś innego niż taniec? Jakieś inne sporty? O, my czego my nie próbowaliśmy? Wszystko. Tak? Ja grałem w piłkę. Ja pochodzę z Jeleniej Góry, więc niedaleko mam góry, Szklarska Poręba, Karpacz, więc to było oczywiste, że musiałem jeździć na nartach razem z bratem. Jeździliśmy na nartach, nawet na zawodach.
Graliśmy też w tenisa, choć bardzo mało, ale też zawodowo przychodziliśmy na lekcje, ale tak był taki mały okres. W piłkę nożną, bardzo dużo graliśmy w piłkę z bratem, po klubach różnych, graliśmy mecze w drużynach. Mój brat nawet zmieniał te drużyny dużo razy. Jeździliśmy po całej okolicy, po całym Dolnym Śląsku, graliśmy z różnymi drużynami, więc to jest takie jakby moje niespełnione marzenie z dzieciństwa. No co jeszcze? No mniej, a i szkołę muzyczną skończyłem. O, to więc fajnie. Dużo takich rzeczy za dzieciaka. Razem Hania jeździła konno. Ja miałam swojego konia, więc w stajni tak nirwane, więc jeździłam konno codziennie, miałam też grałam w tenisa, no języki. Tak. Ja grałam na pianinie i gitarze. No nie można nazywać tego graniem, bo ja po prostu tego nienawidziłam i codziennie płakałam na zajęciach, więc rodzice po paru miesiącach stwierdzili, że tam nawet po paru latach, po dwóch latach, że jednak ze mnie Mozarta nie będzie, więc to przestali. No ale my generalnie byliśmy bardzo usportowieni i mi się wydaje, że też fajne jest to, że dziecko ma wybór, dużo różnych dyscyplin uprawia i wtedy dopiero wie, co lubi. A to wiedzieliście, że taniec to jest właśnie to już wtedy? Wiesz, to chyba późno, tak naprawdę, no bo jak od szóstego roku zaczynaliśmy razem, dajmy na to, to ja przestałem grać w piłkę tak totalnie, na przykład w wieku 16 lat, 15, gdzieś takiego. No. Coś takiego, więc cały czas ten sport inny był gdzieś tam też używany i też brałem udział w różnych innych, i w szkole wiadomo też, byłem dobry i lubiłem chodzić na WF, w jakichś zawodach międzyszkolnych brać udział w biegach, sztafetach, pływaniach, więc ten sport też pomagał nam w karierze tanecznej, mimo wszystko. Ale ten taniec wybraliśmy tak naprawdę, no bo było widać, co jest najlepsze chyba dla nas. I po wynikach, też osiągnięciach, no gdzie na ty, nie? No ale ja dopiero potem, tak? Bo u nas kariera wyglądała zupełnie inaczej, bo na początku Jacek wygrywał wszystko jako dziecko. Jakieś kategorie, wygrał największy turniej świata, mając tam do 10 lat, to jest ta kategoria, tak, do 10 lat wygrał. A ja w kategorii do 10 lat nie wyjeżdżałam poza Zieloną Górę, jakby tylko w Zielonej Górze. On wygrał takie mistrzostwa świata, powiedzmy, dla dzieci do 10 lat, więc jakby nasz początek był zupełnie inny. Ja pamiętam, że jak miałam 12 lat i pojechałam na taki puchar, wiecie, okręgu, taki pierwszy wojewódzki turniej, byłam bardzo taka podjarana, że tak powiem, że ja jadę. I pamiętam, że na 23 pary byłam 23. Więc generalnie poszło tragicznie. Ja mam ostatnie. Następny turniej mam w Nowej Soli, drugi wyjazdowy. Mówię, nie no, teraz będzie lepiej. Osiem par. To ósma. No ósme lepsze niż 23, ale wciąż ostatnie. Więc u Jacka to wyglądało trochę inaczej, bo on po prostu, no ty od dziecka wygrywałeś, a ja stopniowo dochodziłam do poziomu twojego, no i później się stało tak. Czyli ty wybrałaś po prostu, bo lubiłaś tańczyć. Ja wybrałam dlatego, bo mi kazali. A potem jak miałam 14 lat, podobnie jak ty, stwierdziłam, że jednak ten taniec ma w sobie taką magię, spełnienie i mnie uszczęśliwia. I nieważne są te wyniki, że na początku było źle, już jak miałam 14 lat, już były dobre wyniki, ale chyba podobało mi się po prostu cała otoczka, przyjaciele, ruch. To jest coś magicznego, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie. Obydwoje macie rodzeństwo. Jakie macie z nimi relacje? Super, bardzo bliskie. Hania teraz jedzie właśnie dzisiaj do Zielonej Góry, do rodziny swojej i też się będzie widzieć ze swoim bratem. I z jego synkiem, który ma urodziny, więc... Tak, a ja z moją siostrą, tak jak już wam wcześniej mówiłem za kulisami, jutro albo pojutrze mam trening w padla, bo ona też, tak jak mówiłem wam, jest mistrzynią Polski w tenisie, uczy teraz i w padlu, więc... Generalnie uważamy, że rodzina, jesteśmy bardzo rodzinni i rodzina jest bardzo ważna. Że rodzina jest na pierwszym miejscu. Ostatnio było głośno o waszym ślubie we Włoszech. Czy to było wasze wymarzone miejsce na ślub? To było moje wymarzone miejsce na ślub. Teraz Hania opowie wam historię, dlaczego jej nie do końca, ale finalnie jednak się spodobało. Nie, to chodzi o to, że ja... Jeszcze nie jesteście w tym wieku, że planujecie ślub, nie? No tak, pewnie no teraz tak. Na razie ślub to nie wasze klimaty. Właśnie. No to zazwyczaj jest tak, że to kobieta planuje ślub, tak? Mężczyzna się oświadcza i... Oświadczyny też były we Włoszech. Też nie były we Włoszech. No i jak wiedziałam, że Jacek chce ślub we Włoszech, no to kto ma to zaplanować?
Kto zaplanuje? No ja. Więc wiedziałam, że jest dużo ciężej zaplanować to we Włoszech niż w Polsce, bo jakby no nie znamy włoskiego, nie znamy ludzi, więc wiedziałam, że jest ogrom pracy. Ale no pan młody cisnął. Nie, we Włoszech, musi być ślub we Włoszech, więc stwierdziłam, że no to jest piękne miejsce, jest dużo zieleni, pyszne jedzenie, morze. No, jedzonko jest pyszne. Tak, i u nas było pyszne na weselu. Było przy morzu, jakby hotel przy morzu, roślinność, pogoda. No, przekonał mnie właśnie tymi wszystkimi aspektami i uważam, że ostatecznie było przepięknie. I wszystkim polecam, i jak będziecie brali ślub, też polecam ślub we Włoszech, chyba że wolicie w Hiszpanii. Tak, polecamy. Jak się poznaliście, to od początku między wami coś zaiskrzyło? No właśnie, bo ostatnio byliśmy na wywiadzie i ktoś zadał pytanie, czy Jacku, jak spojrzałeś na Hanię, od razu ci się spodobała? I możemy powtórzyć to pytanie. Nie, na początku nie zaiskrzyło. My się znaliśmy z parkietu tańca. Jako rywale się poznaliśmy, tak? Bo ja tańczyłem z inną partnerką, a Hania tańczyła z innym partnerem. Więc my tak na siebie patrzyliśmy bardziej nie z perspektywy kobieta-mężczyzna, tylko bardziej zawodnicy taneczni i rywale, więc no rywalizowaliśmy. A że ja wygrywałem wtedy z Hanią, to nie miałem jakichś do niej tam negatywnych założeń. Nie wiem jak Hania, ze strony nie, Hani. Nie, ty mi się od razu spodobałeś. Tak? Mówię, tak. No na pewno. Mówię, ale przystojny chłopak. No, tak od razu pomyślałam. Tylko szkoda, że mną wygrywa. Nie, tak pomyślałam, mówię, przystojny chłopak. Tak o tobie, kochanie, pomyślałam. Mhm, tak. Macie super córeczkę Różę. Czy pojawienie się jej w waszym życiu dużo zmieniło? Bardzo dużo. Myślę, że wywróciło całe życie do góry nogami. No Róża jest dla nas najwspanialsza, najkochańsza, ale no, jesteśmy pierwszy raz rodzicami, więc nagle jest bardzo dużo obowiązków i my się zajmujemy jakby nowym członkiem rodziny, więc tak jak ja się śmieję, że my w hierarchii po prostu jesteśmy teraz rodzicami, już nikt nie mówi do nas jak do dzieci nasi rodzice, tylko no teraz najmłodsza jest Różyczka, więc opiekujemy się nią jak najlepiej możemy, zabieramy na wakacje, no jest naszym oczkiem w głowie i daje nam tyle ciepła, tyle miłości, że chyba nie mogliśmy sobie wspanialszej córki wymarzyć, no ale wydaje mi się, że każdy rodzic mówi, że jego dziecko jest najwspanialsze, więc... No i pewnie dla was jest najważniejsza teraz dokładnie, w życiu. Dokładnie, tak. Dokładnie. A jak lubicie spędzać czas z Różą? Jak nie lubimy, my już Róża... Generalnie z Różą jak spędzamy czas, to czujemy się jakbyśmy byli na placu zabaw cały czas, albo w jakiejś krainie czarów, albo w Disneylandzie. Szczególnie Hania organizuje jej czas w taki sposób, że no po prostu zawsze się bawimy. Jak nie właśnie sala zabaw, to wyjazd na wakacje, czy aquapark. Róża zawsze jest uśmiechnięta dzięki temu i my jesteśmy szczęśliwsi. No, wychodzimy z tego założenia, że trzeba dziecku pokazać świat. Więc chcemy od początku pokazać jej świat i też trochę przyzwyczaić do naszego trybu życia. A my lubimy wyjazdy, lubimy się jakieś takie właśnie nowe atrakcje, więc bardzo chętnie zabieramy ją, nie wiem, tak jak teraz była tydzień na wakacjach. Już po wakacjach byliśmy razem na basenie. W Majalandzie już była kilka razy, chcemy jej pokazać ja jak nie mogę się doczekać, rzeczy. Kiedy ją zabiorę do Disneylandu w Paryżu. Ale jeszcze troszeczkę chyba jest za mała. Za mała, żeby to wszystko jeszcze tak... Następne wakacje. Ja też byłem kiedyś, ale na przykład nie pamiętam, bo też... Też byłeś za mała. Tak. Znaczy nie byłem już taki mały, ale pamiętam, że tata mi opowiadał, że jak chciałam na jakiejś takim rollercoasterze zjechać, to brakowało mi no z 5 centymetrów, tak. Bo tam jest właśnie od wzrostu. Tak, dokładnie. No to nie ona by tylko na razie chyba z księżniczkami się bawiła. Ale ma kilka ulubionych postaci, więc... No i jeszcze chwilka na pewno pojedziemy. Czy chcielibyście, żeby Róża też tak jak wy została tancerką? Nie, no chyba wydaje nam się, że na ona początku wybierze swoją drogę. Na początku byliśmy bardzo anty, ale teraz widzimy, że to już jest tak naprawdę dla nas wszystko jedno, czym ona się zajmie. My jej po prostu będziemy chcieli pokazać jak najwięcej właśnie tych dyscyplin, tak jak nam rodzice też pokazali, tak jak właśnie opowiadaliśmy wam, że robiliśmy różne rzeczy i na nartach jeździliśmy i w tenisa graliśmy i w piłkę nożną. Że wszystkiego próbowaliście. Dokładnie, więc
wydaje mi się, że tutaj droga będzie podobna. Ale to też o to chodzi, że my nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. My staramy się, będziemy ją kształtować, tak jak Jacek mówi, całościowo, ale to tak jak wy. No pewnie wasza mama nie myślała, że nie wiem, będziecie mi tutaj no, siedzieli, nie. prowadzili wywiady, więc jakby życie też pokazuje różne inne ścieżki, więc co ona sobie wybierze, to już od niej zależy. No bo takie pytanie zadaliśmy, bo widzieliśmy ostatnio na twoim właśnie, Hania, Instagramie, jak Róża wywija. Tak. Mini disco. Mini disco ona kocha, słuchajcie, ona kocha ruch, na pewno by was od razu bardzo tutaj przytulała i uwielbiała, ona jest bardzo towarzyska. Wiesz, my po prostu mamy bardzo dużo tańca w życiu, więc jakby to od nas zależało, to my byśmy nie chcieli, żeby ona tańczyła, bo chcielibyśmy jakby poznać też inny świat, nie tylko cały czas świat tańca, ale no jeżeli ona będzie chciała tańczyć, bo powie, rodzice tańczą w telewizji, a ja nie mogę tańczyć, no to oczywiście powiemy, idź na zajęcia taneczne. Ale chyba wtedy nie do nas, tylko do jakiegoś innego instruktora. Ja bym nie chciała chyba swojego dziecka uczyć. No wróciliście teraz z wakacji i jesteście super opaleni. Czy to była wasza taka podróż poślubna? Nie. Nie do końca, bo jednak bardziej wypoczynek taki z Różą na spokojnie, bo ten ostatni okres, ostatnie te 3 miesiące tak naprawdę były dla nas ciężkie pod względem i fizycznym, i psychicznym. Dużo się działo i na ślub, i taniec z gwiazdami, więc to był taki mini, że tak powiem, urlop i wypoczynek, żeby troszeczkę, że tak powiem, odświeżyć umysł. I przy okazji się opalić. Na podróż poślubną chyba pojedziemy gdzieś w grudniu, w styczniu. Tak. I to będzie nasz pierwszy wyjazd we dwójkę, więc ja też muszę się psychicznie przygotować, bo... No pewnie będziesz się smuciła i przejmowała o Różę. Tak, ja Hania raz zostawiła Różę na 2 dni i już płakała po jednym. A. Tak, tak było. Nie, ja płakałam po 5 minutach, jak wyszła, bo sobie uświadomiłam, że jej nie będzie, ale to też jest no, potrzebne dla mnie, dla niej, żebyśmy trochę za sobą zatęskniły, więc w grudniu, w styczniu gdzieś pojedziemy tylko we dwójkę z Jackiem. Ciekawe, nudno będzie. Nudno, nie? We dwójkę, co my będziemy robili? Daj spokój. Jak Róża znosi podróże? Czy rośnie z niej taka mała podróżniczka? Tak, ona kocha, słuchajcie, ona była już tak, jeszcze nie ma 2 lat, 2 lata skończy w październiku, była 4 razy we Włoszech, 3 razy w Turcji, na Dominikanie i w Dubaju. Więc ona jest naprawdę podróżniczką, no jeszcze była w Polsce w wielu miejscach, więc znosi podróże wspaniale, bo gdyby tak nie znosiła, to byśmy jej oczywiście nie zabierali. Ale chyba każde dziecko lubi. Lubicie wakacje? Tak, najlepsze są wakacje. A jeszcze dla was nie wyjazd do to też jest wakacje. Dla niej tak samo jak każdy wyjazd, to jest jakby nową przygodą. Nie siedzenie w domu, tylko dokładnie. Coś innego robienie basen, właśnie. Basen, wiecie, zjeżdżanie. No, tak. Też staramy się na przykład teraz, jakbyśmy wybrać taki hotel, wiecie, dla niej, że pewnie lubić takie tak. najwięcej zjeżdżalni, basenu, jakiś aquapark, salony gier, trampoliny, żeby ona miała jak najwięcej atrakcji, dlatego to nie była do końca nasza podróż poślubna, bo jakby to było dedykowane dla niej i odnalazła się super. No to obydwoje jesteście tancerzami w Tańcu z Gwiazdami, to wszyscy wiedzą. Jak to się stało, że trafiliście do tego programu? Dostaliście zaproszenie, czy był jakiś casting? Ja trafiłam, słuchajcie, Boże, mam, wiecie, już swoje lata, trafiłam ponad 10 lat temu. Wow. Więc ja jestem jakby od drugiej polsatowskiej edycji, kawał czasu, 1/3 mojego życia. Jacek przyszedł jakby 2 edycje po mnie. Jak zaczęliśmy razem tańczyć i stwierdziliśmy, że może to jest czas, żebyśmy razem byli w programie. Ja mieszkałam za granicą w Rosji i wiedziałam, że jest casting, bo jakby program został przeniesiony do Polsatu i szukają nowych tancerzy. No ja się na ten casting zgłosiłam i dostałam telefon też z produkcji, że oni by bardzo chcieli zobaczyć mnie na tym castingu. I akurat wróciłam dzień wcześniej z Rosji i stwierdziłam, że no może to jest dobry sposób, żeby może spróbuję. Poszłam, no i się dostałam, więc od razu mając, nie wiem, 22 czy 23 lata, weszłam w ten program, no i tańczę do tej pory. A Jacek, my wtedy zaczęliśmy od razu ze sobą tańczyć znowu. I 2016. Jakiś, tak, i po jakichś 2 latach stwierdziliśmy, bo ja zrobiłam przerwę na 1 czy 2 edycje, żebyśmy mogli razem tańczyć. Stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby we dwójkę być w programie. I... Tak, i ten choreograf, nasz taki przyjaciel, powiedział, że może Hania byś wróciła i wzięła Jacka ze sobą,
Ja wtedy tak stwierdziłem, że no dobra, no to możemy spróbować. Tak, bo nawet nie myśleliśmy sami o tym, żeby wrócić, tak. Tylko on nam tak powiedział, ktoś nam właśnie, Maciek, tak. Powiedział, że fajnie byłoby, żebyśmy byli znowu w Tańcu z Gwiazdami, ja i może ty. No i poszedłeś na casting. Tak. I tak się znaleźliśmy. Czyli można powiedzieć, że trzeba próbować w życiu różnych rzeczy. Tak oczywiście. Jest. Oczywiście. Tak jak wy, no. Jesteście dokładnie. Tutaj też nie też. W przypadku, tak. Tylko musieliście, że tak przejść powiem, casting. Dokładnie. Dokładnie. A z którym partnerem w Tańcu z Gwiazdami najlepiej wam się dogadywało? Oj, trudne pytanie, bo tu mogą słuchać, każdy może słuchać. Nie, dla mnie generalnie jest każdą partnerką, mam jakiś kontakt z jedną trochę częstszy, z drugą trochę mniej. Wiadomo, każdy z nas idzie swoją drogą życiową, ma swoje życie. Ścieżką. Ale generalnie nie mogę powiedzieć, że mam jedną jakąś ulubioną gwiazdę, z którą się dogadywałem. Różne mieliśmy gwiazdy, każda ma swój charakter, każda ma swoją jakąś tam tą bardziej miłą stronę. Niektóre też oczywiście, to jest program, który wiecie, jest bardzo ciężki i fizycznie, i psychicznie wykańcza człowieka, bo jest już każdy zmęczony, szczególnie jak dochodzi gdzieś tam do samego końca. Więc my przeżywamy ze sobą bardzo wspaniałe chwile, ale te ciężkie również. I dużo również, też tych bardzo chwil. Dużo tak, tych chwili, dużo czasu. Więc znamy bardzo często te gwiazdy od podszewki już. Znamy je może bardzo krótko, ale intensywnie. No i też mi się wydaje, że tak jak Jacek powiedział, ze wszystkim się zgadzam, tym bardziej, że nie każdy charakter, wszyscy byli super, ale nie każdy charakter, wiecie, nie każdego tak samo lubimy. Tak, tak samo dokładnie. Osoby, które jakby mają bliższy charakter do nas i łatwiej łapiemy kontakt, są osoby, które są trochę inne niż my, jest trudniej, ale wydaje mi się też, że im my dłużej jesteśmy w tym programie, tym też nabywamy takiego oswojenia. Jakbyśmy na początku, to każdy jakby się tym bardziej jeszcze tak, tak emocjonuje. No, tak, że jak my jesteśmy w programie, jest pierwsza edycja, szczególnie moja, gdzie ja swoją pierwszą edycję wygrałem, to jakby ta więź, chciałem, żeby ona, no przecież kurde, taka fajna przygoda. I też jak jesteś pierwszy raz, to w ogóle z tą gwiazdą masz tak, że wy razem przeżywacie to pierwszy raz, nowa przygoda, a jak jesteśmy, wiesz, już któryś raz z rzędu, no to już my też znamy trochę ten program, wiemy, o co chodzi, też jak widzimy, że coś idzie trochę gorzej, no to też nie chcemy tych gwiazd stresować, cisnąć, żeby te gwiazdy też wychodziły uśmiechnięte z tego programu na sam koniec, żeby się cieszyły i żeby wspominały ten program jak najlepiej. No, żeby wszyscy byli uśmiechnięci. Dokładnie, a nie każdy musi tańczyć najlepiej na świecie. Wiadomo, każdy jeden ma większy dryg, drugi ma mniejszy dryg, ale tak naprawdę to jest taniec z gwiazdami, więc każda osoba, która tam jest, niesie za sobą jakąś wartość. A taniec to taniec, który akurat się spotkaliśmy tutaj, żeby potańczyć, pokazać coś. Niby to jest konkurs, taki turniej taneczny, można powiedzieć, ale niektórzy do niego podchodzą bardzo mocno i tak zawzięcie i chcą pokazać, wygrać, jak tańczą, chcą wygrać, kule. Chcą się rozwijać. A niektórzy też przychodzą się bawić, więc musimy też jako tańcerze wiedzieć i wyczuć tą gwiazdę, czy ona naprawdę tutaj przyszła, żeby wygrać, bo my jako tańcerze wiadomo... A to też jest doświadczenie. Czy żeby się pobawić. Dokładnie. Ale wiesz, to też tak jak mówi Jacek, to jest doświadczenie, bo my wszyscy tancerze jesteśmy bardzo tacy competitive, tak? My jesteśmy od dziecka, że idziemy na turnieje i my chcemy tańczyć, chcemy musimy wygrać. Się. No ja przegrywałam jako dziecko, ale później już też miałam sukcesy, więc to jest takie, że my chcemy wygrywać i wydaje mi się, że to, że my jesteśmy już którąś edycję, daje nam właśnie to, co powiedział Jacek, trochę takiego luzu, że już wiemy, że niektórych nie ma co cisnąć, bo to tylko pogorszy sytuację. Tyle z niego się z tej gwiazdy da ukleić, bo nie wiem, ktoś się nie może w pełni zaangażować w ten program, bo tak jak Jacek powiedział, nie wszyscy są tak samo utalentowani, więc nie ma co na niektórzy siłę mają czasami też pchać kogoś. Podczas programu inne rzeczy, tak? Ważniejsze. Jak na przykład piosenkarze, to pewnie na jakieś przykład, koncerty. Mają czy koncerty, filmy, albo mają, nagrywają. Niektórzy mają duże rodziny, z którą, i my też to wiemy z doświadczenia teraz. Niektórzy mają kontuzje, więc... Wolą spędzać czas też z rodziną, a nie, że tak powiem, wypluwać flaki na sali, więc to jest, a robią to tylko dla przyjemności, żeby fajnie się pobawić. No to i też kontuzje, fajne. Nie? Też nie ma kontuzje co, bo ciało są. Jest tak. Jedno i nie można, wiecie, nie wszystkich forsować, bo zaraz się stanie krzywda i Ja koniec. Ja jestem
z tych, którzy łamią partnerką żebra, więc... Złamał kilku partnerkom żebra. Tak, więc spokojnie. Też muszę uważać. Tak, ja też miałam partnera, który się... Dwóch, które się wycofało praktycznie. No, czyli ty jeszcze gorzej. Moje się to się nie wycofały. Ale mój chociaż jeden nie miał nogi, więc jakby kontuzji nie ja zrobiłam. Mm-hmm. No, on po prostu nie miał. A czy rzeczywiście poza kamerami jest taka super atmosfera pomiędzy uczestnikami, całą ekipą? No bo przecież wszyscy rywalizujecie pomiędzy sobą o tą kryształową kulę. Wiesz co, ta rywalizacja gdzieś tam zazwyczaj wszystko... Zazwyczaj jest okej. Okay, zazwyczaj jest super, stanie. Szczególnie na początku te pierwsze 2-3 odcinki jest naprawdę fajnie, a później takie, że już wyczuwamy od niektórych gwiazd, niektóre gwiazdy zaczynają być zmęczone. Niektórym gwiazdom się nie chce, bo uważają, że to nie jest trochę ich bajka. No niektórzy są też tacy, że wiecie, rywalizują. A niektórzy chcą też na siłę. To też zależy od edycji, bo to tak jak Jacek mówi, to jest jedna, dwie osoby, nie? Które potrafią być takie, że nagle się znajdzie na edycję ktoś, kto wiecie, on przyszedł tutaj, on chce wygrać. Tak, więc to wszystko zależy od edycji, każda edycja jest inna, inne są charaktery i jestem sama ciekawa, jaka będzie następna edycja. No, my też czekamy, bo my każdy odcinek oglądamy. Super. Zawsze, więc tak, super. Tak. A na kogo wysyłaliście SMS-y? Na kogo? Edycji? My w ostatniej edycji wysyłaliśmy na ciebie i na Anitę Sokołowską. Teraz ci tak mówią. Nie, ale naprawdę. Tak? Tak, naprawdę, naprawdę. No, to na pewno dzięki wam. W finale kibicowaliśmy właśnie tobie i jeszcze ma Fashion i Michałowi. Super. No. Super. Z Michałem też mieliśmy wywiad super właśnie. Super, dzięki wielkie. A wy jako małżeństwo rywalizujecie pomiędzy sobą w Tańcu z Gwiazdami? Wiesz co? Nie, my sobie pomagamy w tym czyli tańcu. Czyli bardziej sobie kibicujecie. My też znamy, tak jak już Hania też powiedziała, trochę znamy ten program, więc czasami wiemy, kto ma większe szanse, żeby zajść dalej. Czekaj, ja cię posłucham, co myśli mój mąż, nie? Kto ma większe szanse i wtedy no też jakby staramy, widzimy się, widzimy jak wygląda sytuacja, tak? Że raz... Ale mi się wydaje też, kochanie, że to chodzi o to, że my mamy trochę łatwiej i gwiazdy, które z nami tańczą, mają łatwiej w ten sposób, że my jesteśmy i kobietą, i mężczyzną, więc jeśli na przykład ja mam męską gwiazdę i uczę, ale ktoś chce zobaczyć, no jak to robi chłopak, tak? Bo przecież ja i tak pokazuję te tańce troszkę bardziej takie kobiece, no nie pokażę jak mężczyzna. No to wtedy pukam na salę obok i przychodzi albo wcześniej Jacek i pokazuję mu te kroki, też żeby ktoś zobaczył, jak ta choreografia wygląda, jak ją tańczy mężczyzna ze mną. I wtedy jest łatwiej. Tak samo jak Jacka Gwiazdy Damskie chcą zobaczyć, jak niektóre figury wykonuje kobieta. No to wtedy Jacek prosi mnie. My tak samo choreografię razem sobie układamy, pomagamy. I pomagacie sobie. Tak. Więc wydaje mi się, że nasze gwiazdy mają łatwiej dzięki temu, że jakby my się wspieramy. I na przykład w tej edycji ja miałam tak, że się rozchorowałam i byłam chora, no to Jacek przyszedł i ja nie odwoływałam treningów, tylko no Jacek pomagał, przyszedł na salę na 4 godziny, pomógł mi z gwiazdą, ja mogłam wtedy odpocząć, dojść do zdrowia, więc wydaje mi się, że to, że my jesteśmy we dwójkę, to jest wielki nasz plus. I że sobie w każdej chwili możecie pomóc właśnie. Tak jest. Dokładnie, no i sobie kibicujemy. A poza tym teraz jak Jacek wygrał, no to ktoś mu musiał pomóc wydać te pieniądze, a my z Różyczką czekałyśmy. Na czek. Na czek. I czek jest nasz. A co w sytuacji, jakbyście obydwoje znaleźli się w finale no, przeciwko my, sobie? O, nie, a to jest ciekawe, bo słuchajcie... Ale bo trzy pary są nie, w finale. Ale nie, bo jeszcze były wcześniej dwie. No. Tak, wcześniej były dwie. I ja powiedziałam kiedyś w wywiadzie, że mnie by nie interesowało, kto wygrywa, bo tak samo cieszyłabym się ze zwycięstwa mojego męża. Natomiast mój mąż powiedział, że oczywiście, że on chciałby wygrać. Tak ale było. Bo wtedy jeszcze... Tak było. No tak było, ale dlatego, że Hania wygrała dwa razy wtedy, a ja raz. A teraz mamy po dwie wygrane. Czyli teraz jakbyśmy byli we trójkę, no. To i który z nas mogłoby wygrać, to kogo chciałby, żeby wygrał? Lepszy niech wygrywa. Ale niech wygrywa, gwiazda, czy nie ale? Chłopaki? No. Zawsze w sporcie tak samo wygrywają lepsi. Dokładnie. Ale wtedy chyba chciałaś, Jacek, tak to jak Hania mówi, dorównać tak tymi jest, zwycięstwami. Dokładnie tak jak mówisz. Jak byliście młodsi, to marzyliście, żeby wystąpić w Tańcu z Gwiazdami? I właśnie oglądaliście ten program, jak byliście młodsi? Tak, bo to był wielki kultowy program, więc wtedy taniec towarzyski w ogóle rozwinął się mocno w Polsce. Dużo osób zaczęło tańczyć taniec towarzyski, ale powiem wam szczerze, teraz nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłem, ale 2000, nie pamiętam, który szósty rok, ja byłem, miałem właśnie junior 2, czyli miałem około 15 lat. Moja kariera wtedy szła do góry,
zacząłem zdobywać medale już na Mistrzostwach Świata Europy i powiedziałem, że ja nigdy w życiu tam nie wystąpię. Ja też tak mówiłam. Ja nigdy w życiu tam nie wystąpię. Nie, ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. Bo niestety kiedyś, nie wiem jak teraz jest, bo my jakby już przestaliśmy turniejowo tańczyć, od kiedy ja zeszłam w ciążę, więc przestaliśmy na turniejach tańczyć jakieś 2,5 roku temu. Więcej. No ostatnio były Mistrzostwa Polski zawodowców, wygraliśmy, 2-0, 2-0. Więc tak, to były nasze, nie, 2-2-1. Tak. Tak, była 2-1, albo 2-2-2, nie pamiętam, 1. No i coś takiego było, że my już byliśmy, jak się taniec gwiazdami zaczął, to my byśmy już tak wysoko w tańcu towarzyskim. No i nie wiem, w środowisku tanecznym tak się patrzyło, że jak idziesz do tańca z gwiazdami, to już chyba przestaniesz tańczyć turniejowo, więc lepiej jak ci tancerze, którzy są tam gdzieś wysoko, niech oni dalej tańczą, niech nie idą do telewizji. Tak, więc my wtedy stwierdziliśmy, że nie pójdziemy i dlatego jesteśmy. Czy według Was jurorzy oceniali sprawiedliwie w ostatniej edycji, czy kogoś bardziej faworyzowali? Sprawiedliwie oceniali, jak mi dawali deszki, to na pewno było sprawiedliwe. Nie, no wiesz, to jest subiektywne, to tak jak w tańcu, dlatego taniec towarzyski też nigdy nie będzie chyba takim sportem olimpijskim, bo to oceniają ludzie, tak? Każdy woli trochę coś innego. Każdy wiadomo, ma inne zdanie w ogóle. Wiadomo, że technika techniką i każdy technicznie mniej więcej jest w stanie dojść do jakiegoś poziomu, albo kilka par tańczy na tym samym poziomie technicznym. I teraz co wolisz? Czy wolisz coś, co nie wiem, sukienkę czerwoną czy czarną, a może... Tak jak, czy Mercedes, czy BMW. No to jeden ci powie Mercedes, drugi BMW. I będą się kłócili, to, ale to chodzi o emocje. I w tańcu z gwiazdami uważam, że sukcesem programu też jest to, że on budzi emocje. I macie w finale, nie wiem, pary, które super tańczą już. No i tak jak mówię, jak super samochody. No wiadomo, że ktoś powie, że jest jego ulubionym samochodem jest BMW, więc ten Mercedes jest masakra, nie? A generalnie to jest ten... Jakby to sam, ten sam level, tak? Jakby to jest bardzo wysoki poziom, więc to wszystko zależy od tego, kto co lubi, tak? Jeden lubi włoskie jedzenie, drugi lubi japońskie, więc wiadomo, że jest czasami różnica taka, no już się nie da ukryć, nie wiem, że ktoś tańczy dużo lepiej od... Wiadomo, ale to technicznie, to tak jak Hania porównała do samochodów, nie, że tak. Wiadomo, że jest pewna klasa samochodów. No Ferrari i Dacia to jakby to inny poziom, technologii, inny poziom. Wszystko. Dokładnie. Ale jak już porównujesz, nie wiem, Mercedesa właśnie z BMW, no to już jest poziom bardzo podobny i teraz, no, co wolisz, tak? To jest i w tańcu te emocje to robią, tak? Nie, to chodzi o to, że, wiesz, ktoś, nie wiem, podoba mu się po prostu, jak ktoś tańczy, nie wiem, bardziej obrotowo, a ktoś woli, nie wiem, więcej podnoszeń, a ktoś woli szybko, żeby na przykład, płynnie. Nie wiem, ktoś dynamicznie tańczy, tak? Zrobi 30 obrotów i ty mówisz, wow, a ktoś bardzo mięciutko i ten ktoś, kto stanie z boku, delikatnie woli tą delikatność, a ktoś nie, ja wolę dynamicznie, patrz, jak tutaj super jest efektowne to. Ale dlatego jest to efektowne, a dlatego jest to efektowne, dlatego ten taniec to tak jak jest... wiesz, niektóre rzeczy ciężko porównać, to tak jak mówimy kulinaria, no. Ktoś ci powie, że włoskie jedzenie jest najlepsze, a ktoś ci powie, że japońskie, no i jak tu się kłócić, dokładnie. No? Dokładnie, to jest to samo. A który z jurorów jest waszym najbardziej ulubionym? Tych jurorów trochę było przez edycje, które tańczyliśmy. Ale w tej ostatniej na przykład. No. Znaczy dla mnie już wam mówię, którym jest, to jest moim ulubionym ogólnie przez wszystkie edycje, jest pani Beata Tyszkiewicz. A to ja też tak samo mam. Pani Beata Tyszkiewicz, która już niestety nie jest jurorem, ale pamiętam to pierwszą... To my jeszcze nie pamiętamy. Tak, no. Pierwszą swoją edycję, jak pani Beata mnie oceniała i na samym początku wcale dobrze mnie nie oceniała i kiedyś po jakimś odcinku podszedłem do niej i powiedziałem, i dostałem same dychy, a od pani Beaty, która zazwyczaj wszystkim podwyższała ceny, mi dała 9. I komentarz skierowała do mnie jako tańcerza, że coś tam jej się nie podobało, już dokładnie nie pamiętam, co powiedziała wtedy. Że tylko ciebie widać. Że tylko mnie widać, że jakby jestem jakby jedna osoba. I ja wtedy podszedłem do niej poza programem, do pani Beatki, zapytałem ją o to. Ona mi oczywiście wszystko wyjaśniła bardzo klarownie. To jest pani taka z wielką klasą, więc taka dama. Super pani. Pani naprawdę na wysokim poziomie, ze wszystkim się zgadzałem. Od tamtej pory byłem jej ulubieńcem, więc jeszcze bardziej mi przypadła do gustu, ale wydaje mi się, że jakby z perspektywy czasu uważam na ten moment, na razie to jest pani Beata. No moim też, no po prostu to jest kobieta, jakich mało. Na niektórych patrzymy i czuć, że w ogóle taką klasę, respekt, kobiecość i właśnie coś takiego właśnie miała pani, ma pani Beata. No i to był wielki zaszczyt, że mogła nas oceniać.
A macie jakąś wymarzoną osobę, której chcielibyście partnerować? W Polsce czy na świecie? Na świecie. Na świecie. Na świecie. No ja mogłabym zatańczyć z Leonardo DiCaprio, no tak. Z Bradem Pittem. kto tam jeszcze jest? A jest Jennifer Lopez na przykład. Hmm. A ostatnio oglądaliśmy o Roger Federer, też mogłabym z nim, tak. Cristiano Ronaldo może dobrze by tańczył. Głosowalibyście na Cristiano? Tak. O, ja bym nawet głosował. Też byś głosował? O, ja bym wtedy pomagał wam cały czas, bym na sali trenował z nim. Czy zgodzilibyście się zatańczyć w parze z osobą o tej samej płci? Czyli ty, Jacek, byś zatańczył z mężczyzną, a ty, Hania, z kobietą. Tak jak już, no, my wtedy już oglądaliśmy, czyli tak Michał tańczył. Tak jak Michał. Wiesz co, ciężko powiedzieć mi na ten moment. Pewnie musiałbym znać tą osobę. Ale w sensie generalnie to troszeczkę dla mnie jest zaburzenie, jeżeli chodzi o taniec towarzyski, bo taniec towarzyski generalnie ma za sobą wielką historię i tam od zawsze w parze tańczyła i kobieta, i mężczyzna, więc nie wiem... W ogóle nie chodzi o orientacje seksualne, nie, absolutnie. Tylko trochę emocje takie, że nie wiem czy, no bo bym był z mężczyzną tańczył, to teraz nie wiem czy ja, czy jako para musielibyśmy też stworzyć taką emocję, tak? I nie wiem czy w tej parze... No wtedy na przykład, dajmy na to, teraz wam powiem, jest rumba, nie? Taki taniec rumba, to jest taniec miłości. Tak, tak. Między jedną i drugą osobą. I teraz wiem, że jest miłość między mężczyzną i mężczyzną również w naszym świecie, ale nie wiem, czy bym umiał to przekazać tanecznie. Tak, oddać. Oddać drugim mężczyznom. Wiadomo, że jako show taneczne nie ma sprawy, tutaj możemy robić i ja mogę w grupie robić fikołki, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. Sam bym był na przykład, chciałby być podnoszony przez faceta, bo nigdy nie byłem, bym nawet, dla mnie to jest takie jakby fajne byłoby doświadczenie, o ile bym w ogóle podniósł, nie, bo jednak swoje ważę. Więc to jest fajne doświadczenie, tylko na pewno by to wyglądało na bardziej show taneczne niż taniec towarzyski stricte, nie wiem, no dajmy na to, taniec rumba. Ja bym się nie zgodziła, ale nie tylko dlatego, że kobieta w tańcu jest, wiadomo, prowadzona. Jakby jest partner, który prowadzi. I osoba jestem przyzwyczajona do tego, że od lat jestem czyli prowadzona. Czyli mówi, że wszystkie gwiazdy facety nie, są, ja prowadzą ciebie. Nie, chodzi o kroki same. Kroki kobiety są stworzone tak, że jakby prowadzi ją partner. Mhm. A teraz nagle bym musiała, nie wiem, czy bym musiała tańczyć męskie kroki. Tak, pewnie tak. A jakby... I się nauczyć też. Tak. Znaczy ja je znam, bo ja ich uczę, ja mam dużo uczniów, ale... No właśnie wtedy byś zrobiła show po prostu No tam 25-6 lat. Jakby tańczę te kroki kobiece, w których czuję się wyjątkowo dobrze, no bo tańczę 26 lat. Męskie kroki znam, ale nigdy to nie było na takim poziomie jakby, jak to powiedzieć, no nie tańczę ich turniejowo, tak? Jakby to jest wszystko w drugą stronę. A poza tym, no mi się podoba właśnie tak, jak Jacek mówi, że jest i kobieta, i mężczyzna w tańcu, kobieta zawsze taka delikatniejsza. Ja chyba sama w sobie jestem taka delikatna i jakbym miała tańczyć z drugą kobietą, to chyba bym po prostu nie odnalazła się, jeżeli chodzi o moc tego tańca. Bo też dwóch facetów to jest moc, oni mocniej zatańczą, są silni. A dwie kobiety, jakby była taka jak ja, chyba że była jakoś taka mocniejsza, no to wydaje mi się, że to by było za delikatne. No bo jednak Michał właśnie też nam mówił, że było ciężej. Że było ciężej na pewno, ale... Że inaczej to się tańczy, no bo właśnie... Tak. Ale też zauważ, że Michał z Jackiem też robili fenomenalne show. Tak. To było takie show i to było też, uważam, fenomenalne i takie wow dla wszystkich. I dlatego uważam, że byli w finale i spokojnie mogli walczyć o kryształową kulę, bo tego nigdy nie było w Polsce. Wszyscy jak patrzyliśmy, to ja byłem sam ciekawy, ale oni byli jak, sprawni w ogóle jak ta fizycznie. Choreografia będzie wyglądać, czyli widzieli, ja tam nie widziałem kroki, może widziałem damskie, męskie, ale nie widziałem tam kogoś, kto udaje kobietę i kogoś, kto udaje mężczyznę i mężczyznę, tylko po prostu tam było dwóch facetów, wszyscy wiedzieli, że to są faceci, ich moc była jak facet by tańczył z facetem i to było fajne show.
No tak. Ale moim zdaniem też właśnie wtedy mogli zdobyć tą kryształową kulę, tylko mieli no, ciężkiego rywala, bo wtedy była właśnie dwójka w finale i, no, i Ilona tak. dobrze tańczyła. Tak, Ilona ale mi się wydaje, że dobra. Tak, że tu w finałach generalnie są wysokie poziomy. W tej edycji też był bardzo wysoki poziom. No oni na pewno byli bardzo mocni, nie? Jakby męska, tak jak powiedziałam, że dwie kobiety to jest co innego dla mnie, to już... Ja jestem za delikatna na coś takiego, a u nich właśnie taka moc, że robią przewroty, skaczą i jakby to wszystko jest takie sprawne, mocne i to się broniło. Tak jak mówił nam właśnie Michał, że te wszystkie quick stepy to im najlepiej wychodziły, tak. bo tak. te energiczne takie no, właśnie. No oni nie tańczyli rumby, nie? Jakiegoś właśnie nie, takiego. Mieli takie wszystkie quick stepy, jive'y. Mieli właśnie takie mocne tańce, gdzie... Rock and roll. Tak, tak. Czy na co dzień spotykacie się z dużą ilością hejtu? Jak sobie z tym radzicie? Nie, my się generalnie na szczęście bardzo mało hejtu spotykamy. Mamy nawet na Instagramie fajnych obserwujących, więc oni wszyscy dają nam pozytywną energię i ja właśnie chyba za to sobie ich wszystkich cenię, bo może nie mamy miliona obserwujących, ale mamy takie grono, które jest naprawdę nam życzliwe. I pozytywnych. Bardzo i to się ceni, wiesz, że oni naprawdę... Fajną energię piszą, piszą fajne komentarze, wiadomości i z chęcią wchodzę na te social media i coś dla tych ludzi buduję, niż boję się, wiesz, że zaraz mi ktoś coś mi niemiłego napisze. No, racja. A co byście właśnie doradzili, jak jesteśmy przy hejcie, osobie właśnie w naszym wieku, jak słyszy wiele negatywnych słów na swój temat? Wiesz co, pewnie... Oklepaną już formułkę, żeby nie zwracać na to uwagi, ale wiem, że takie rzeczy bolą, takie słowa generalnie bolą. Tak, bo nas też dotykają, wiesz, jak już mówię, że to nie jest tak, że w ogóle nie mamy hejtu, że też tak, słyszeliśmy takie się, słowa, więc... Zawsze się znajdzie ktoś, kto nie napisze pozytywnie, a chce tam tą szpilkę wbić nam. Wiesz, ja pamiętam, jak dla mnie to było największym szokiem, jak jakaś mama... która miała dwójkę dzieci i napisała, jak kocha swoje dzieci. Profil nazywała mama jakiejś dwójki małych dzieci, jak kocha zdjęcia tych dzieci, mój model, moja modelka, a napisała mi komentarz, że moje dziecko jest brzydkie i grube. I sobie pomyślałam, jaki ty przykład dajesz kobieto swoim dzieciom? Uczysz hejtu, skoro jakby hejtujesz moje dziecko, które nie ma roczku. Jakby... Wytykasz urodę dziecku, które no, jakby ma roczek. Więc też mi się zrobiło wtedy bardzo przykro, ale chyba nie bardziej przykro, że obraziła moje dziecko, tylko bardziej przykro, że to się spotyka i że są tacy ludzie. Że nawet mama, która ma dwójkę dzieci, potrafi powiedzieć o innym dziecku coś niemiłego. I bardzo w ogóle współczuję młodym ludziom, którzy właśnie wysłuchują tego hejtu, a pewnie w szkołach, no u nas też tak było, pewnie tak. tego jest sporo, takiego wyśmiewania, szydzenia. I to jest strasznie okropne i ja współczuję tym osobom, no muszą być mocne, po prostu silne. Silne od... Psychicznie. Dokładnie. Tak. I nigdy nie możemy wierzyć nie, w to. Nie wzrad, tak, wierzyć w to i jak tylko się czujemy z tym źle, to powinniśmy szukać gdzieś pomocy u kogoś, kto się na tym bardzo dobrze zna. Tak, bo, dokładnie. I nie trzymać w sobie, tylko tak, mówić bo, innym. Bo wiem i znam to, moja też siostra miała taki okres, gdzie miała jakieś tam takie złe momenty i wiem, że najlepiej właśnie chodzić do osoby, która wie, jak nam pomóc, tak? Bo jak Nawet rodzice, którzy chcą jak najlepiej dla nas, mówią, no nie przejmuj się, będzie dobrze, tak, ale nie zawsze to pomaga i wydaje mi się, że właśnie ten specjalista byłby tu najlepszy. Ale też ważne jest to, żeby się nie wstydzić to powiedzieć, nie, bo czasami jest tak, że ktoś nam coś powie przykrego i my się boimy i wstydzimy innym to powiedzieć, tak, że ktoś nas wyzwał, i tu ktoś się śmieje, to dokładnie, a to jednak trzeba jak najprędzej komuś powiedzieć, bo to nie jest wstyd. Dla osoby, która to usłyszała, tylko dla osoby, która to powiedziała. A co sądzicie o przyjaźniach w show biznesie? Czy są bezinteresowne? Wiesz co, na pewno są. Jakie pytania. No, takie, żeby ktoś jeszcze tutaj je podkradł, nie? Nie, wydaje mi się, że na pewno są, ale też są takie i interesowne. Czasami ciężko jest odróżnić je i wyczuć. Bo my pewnie nieraz się spotkaliśmy z takimi sytuacjami, że ktoś się odzywa po jakimś tam czasie i pyta, a jak to jest w tej telewizji, a jak to jest w takim programie i tak dalej. Dając przykład Tańca z Gwiazdami na przykład.
ale generalnie jak w życiu, tak? Show biznes, czy nie show biznes, czy życie biznesowe, czy nawet prywatne. Czy nawet w szkole. Tak. Już pewnie sami wiecie, nie? Jak ktoś jest fajniejszy, bardziej lubiany, albo ma lepsze oceny, czy lepiej się uczy, to nie wiesz, czy przyszedł do ciebie, bo chce, żebyś mu pomógł na sprawdzianie z geometrii, czy po prostu chce nagle z tobą kontakt, więc tak jak Jacek mówi, ja się zgadzam z nim, że często jest tak, że te przyjaźnie są prawdziwe, a czasami są po prostu takie, no bo coś od kogoś ktoś chce. I teraz ostatnie pytanie, no bo mieliście jakiś czas temu wypadek. Mm-hmm. Było głośno o tym. Na szczęście no nic wam się nie stało. Tak. Czy to wydarzenie zmieniło wasze podejście do życia? Bardziej je jakoś doceniacie? No, powiem ci, że... Tak, wiesz, to był bardzo dla nas trudny moment. Jeszcze to było tydzień przed naszym ślubem. Jechaliśmy na Sopot Festival. No i ten wypadek był naprawdę bardzo groźny. Bo wtedy też chyba bardzo padało, bo wszyscy mieli różne wypadki. Tak. Właśnie też Ilona i dokładnie, Ilona nam pisała następnego dnia, że miała w ten sam dzień wypadek, czy dzień później. Wiesz, to jakby trauma jest z nami też od razu. Pamiętam, że jak no tam się samochód palił, to nie życzymy nikomu. Ale najważniejsze było dla nas to, że Róże z nami nie było. Że też nie trzeba było jej wyciągać z tego samochodu. Aby było to dłużej czasu też zajęło. No tak, i trauma. Ale wiecie, tam nie było tam jakiegoś tam, tak że nam brakowało czasu, tylko sama sytuacja byłaby na pewno stresująca i dla bardziej większa do przerobienia, że było tam z nami dziecko. Ale najtrudniejszy i tak był powrót do niej, do domu. Dla mnie najtrudniejszym momentem było to, jak wróciliśmy do domu i leży nasza Różyczka, która wiecie, nie ma świadomości, co się w ogóle wydarzyło. Bardzo dobrze jej nie było tam, ale że w ogóle nasze życie było zagrożone, a mamy takie małe dziecko, więc to jest zawsze trudny moment. No to w takim razie dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wywiad. I my dziękujemy to wam my również dziękujemy. Za zaproszenie. No, i rozumiem, ale... że Róża następny odcinek prowadzi z nami, tak? Tak jest. Tak, następny odcinek. Siada z nami i tak, będziemy was pytali. Tak, chyba, że tak. Chcecie ją pytać, bo ona już ma gotową odpowiedź na każde pytanie. Nie. Nie, tak nie. Jak nam mówię przed wywiadem. Dziękujemy też wam widzowie, że obejrzeliście cały odcinek do końca. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie w komentarzach, kogo chcecie, żebyśmy zapytali. A tutaj wchodźcie na nasze social media.